Ciekawe. Mamy pierwszego, a nie. Jednak zrezygnował. O, ktoś tu się czai. Ktoś tu się czai i jest, proszę, jest pan. A jednak nie, zobaczył kamerę i mnie i chyba jednak się cofa. No i proszę, jak działa kamera. Znaczy kamera, telefon. Kamera, zbyt wielkie słowo. Ja po prostu sobie stoję w takim miejscu, żeby nie utrudniać ruchu, nie narażać siebie i innych uczestników ruchu na jakieś perypetie. No i tutaj sobie jadą. Tutaj mamy jednokierunkową w tą. I tu wszystkie prawidłowo jadące pojazdy sobie jadą. A ja przed chwilą jechałem w przeciwnym kierunku i mijałem kordon. Ja wiem, 5 pojazdów. Z czego pierwszym był pan w BMW. Oczywiście BMW. Jakżeby inaczej. O! No, kolejny już miał ochotę. To Krzychu, siema, asenizacja. Znajomek. No, miałem... Nie wymijałem. Miałem się z kordonem wręcz pojazdów, pięciu bodajże. I ten kordon miał na... No właśnie, tutaj ktoś też ma w dupie. Po co? Ten kordon 5 pojazdów. Pierwszym był kierowca BMW, jakiegoś takiego M5, coś takiego, nie wiem. Strąbił mnie w ogóle i ten z piskiem opon minął mnie. Minął mnie i w ogóle z pretensją, machając łapami, że ja tam chuj wie co, chcę od niego za przeproszeniem. Przepraszam za słowa. No i tu widać ładnie patologia. Akurat żeśmy trafili pięknie, bo te prawidłowo jadące pojazdy jadą sobie tutaj. Te się muszą z nimi minąć. I teraz jest czwartek. Jest czwartek południe. A co tutaj będzie działo się jutro? No to jest dopiero ciekawe. Jak widać, w ciągu to nagranie trwa 3 minuty 13 sekund w tym momencie, jak to mówię. Przepraszam w ogóle za mój głos, ale jestem zakatarzony i tak dalej, ale to chyba nie wpływa na rozumienie tego, co mówię i na przedstawione wideo, no bo chyba każdy widzi, co tutaj się odwala. Ulica Strugi do obwodnicy, tu jest do Krasickiego, do cmentarza. Tam stoi, zaraz to nagram, zakaz wjazdu i nakaz skrętu w lewo, czyli w ulicę Strugi. Tutaj nie można wjechać. W tym kierunku żaden pojazd nie powinien wjechać. W teorii oczywiście, no bo tutaj nikt nie będzie stał i tego pilnował. Chyba że akurat policja by chciała mandatów natrzepać, ale z jakiegoś powodu akurat w tym miejscu nie stoją. Kolejny. Gagatek. No jak widać, po prostu niektórzy albo mają wyjebane, albo im można więcej, albo nie wiem. Może po prostu mają wyjebane. No i dobra, zbliża się 5 minut. Co widzieliśmy, to widzieliśmy. Nagrałem chyba już w ciągu 5 minut, jeżeli dzieje się to, co się dzieje na nagraniu, to chyba można sobie statystycznie wyobrazić, co się dzieje w ciągu godziny i co się dzieje w ciągu na przykład popołudnia.
Znaczy praktycznie nikt nie stosuje się do tych znaków, bądźmy szczerzy. A może, no nie wiem, no dobra, okej, okay, nie nikt. Nie mogę powiedzieć, że nikt, jakieś 20-25% kierowców faktycznie stosuje się do znaków tymczasowych. Natomiast cała reszta, jak nie widzi bata nad sobą, czyli policji, no to uważa, że może robić co chce. I te znaki w ogóle, komu to potrzebne? Po co to jest, nie? Czy tam jakiś zakaz? Na cholerę to komu? Także ja to tylko wrzucę tutaj na grupę, niech ludzie widzą. Ja wiem, że jest problem, że Myszku jest zakorkowany, ale to nie znaczy, że można ignorować znaki zakazu ustawione przez policję, bo one też po coś są. I szanujmy się po prostu. Policja nie ustawiła tego tutaj na złość kierowcom, tylko po to, żeby usprawnić ten ruch, bo wiedzą, co będzie dzisiaj wieczorem i jutro. Każdy wie, bo tego się można spodziewać po prostu. A to, że no jest jak jest, no to niestety... No. Przepraszam, ten zakaz tutaj, nie wiem, z jakiej on tutaj jest? Z takiej okazji, że tutaj jest cmentarz, proszę pana, po lewej stronie i od dzisiaj wieczora będzie tutaj straszny ruch, więc policja ustawiła tymczasowe znaki. Rozumiem. No a ja nagrywam taki program po prostu o jakby... łamaniu przepisów. Nie do końca. O tym, jakie są nawyki kierowców kontra rzeczywistość, czyli to, co policja by chciała. Oni ustawiają znaki, niby troszczą się o bezpieczeństwo i tak dalej. Ludzie mają swoje przyzwyczajenia. A ja po prostu tutaj sobie taki krótki filmik rozumiem, nagrywam na YouTube'a. Rozumiem. Oczywiście tablice będą zamazane, także niech się pan nie przejmuje. Nie jest pan pierwszym, nie ostatnim tutaj. Bo tam jest straszliwy korek, to jest... A to jest druga sprawa w ogóle. O tym właśnie wspominałem, że Myszków jest tak zakorkowany, że każdy tutaj sobie robi skróta i nawet pewnie mapy Google pana tutaj pokierowały, nie, zapewne. No ja znam tutaj tą drogę, Ale wielu ludzi kieruje, bo mapy Google nie są w stanie dostosować się do tak szybkich zmian, jak oni zrobili w ciągu 12 godzin i mapy Google kierują kierowców tutaj, no bo przecież nie mają aktualizacji sprzed 10 godzin, że policja tutaj 10 godzin temu postawiła znaki. No, więc tak to wygląda. No to dobra, życzę... Miłego dnia. Ja stoję... Montażu. Ja stoję w takim miejscu, żeby tutaj nie przeszkadzać nikomu.